Cześć, witajcie wszyscy w nowej serii z gry Don't Starve. Pytałem się ludzi na Facebooku, czy chcielibyście taką w ogóle serię, bo jednak jest to gierka już troszkę, że tak powiem, ograna. Już większość ludzi zna tą grę, więc troszkę ciężko, że tak powiem, zaskoczyć czymś nowym, no ale pomyślałem, że można by zrobić taką seryjkę, bo bardzo przyjemnie mi się grało ostatnio w tą grę i czemu by nie zrobić jakiejś seryjki, więc... Tu mam mikrofonik. Tak, żebyście mnie widzieli, to mam podgląd kamerki, tak, będę sobie przy okazji patrzył na czas. Tak, tutaj mam już 81 dni przeżytych, że tak powiem, ale nie będziemy grać na tym save'ie, nie. Stworzymy sobie nowy save. Postać oczywiście będziemy grać naukowcem, jakoś go lubię, kurde, nie wiem. Te inne postacie są fajne, ten przynajmniej, że ma dużo tam siły, ale na przykład boi się ciemności, walki z potworami, to troszkę mi nie odpowiada. Ta jest dosyć dziwna, tego robota w ogóle nie brałem. Tu jest bibliotekarka, która w sumie jest dosyć dobra, bo zna dużo, dużo przepisów już na sam początek, ale nie może spać i nienawidzi spoilerów, dobrze czytam? No, także bierzemy naszego Winstona kochanego i myślę, że będzie spoko. Tak więc Apple Word. Czy coś będziemy zmieniać w Wordzie? Na pewno chciałbym zmienić season. No. Long summer, long winter, long... Nie, dobra, default, dobra, zostawimy default, niech będzie default. Ale coś chciałem tu zmienić, tylko teraz nie pamiętam co. Albo wiecie co? Niech se będzie tak, jak ma być. A, nie, jedno. Word size, to damy sobie chociażby medium, no niech będzie. Żeby troszkę większe było. Dobra, start. Nie wiem, gdzie kamerka będzie, pewnie gdzieś w prawym rogu jakoś tak testowałem, że to będzie najlepsze wyjście. To się jeszcze okaże. Herbatka. Generuje! And... Dobra. Kia. Dobrze. Dobra, czyli mamy tutaj naszego Winstona. Teraz pewnie się zapytacie, skąd ja w ogóle mam te rzeczy, LJ41. Mam kilka modyfikacji, teraz konkretnie nie pamiętam jakich, ale mam kilka tam na zbroje, jakieś bronie i mamy na samym początku ekwipunek łuk. Boomerang. On jest na tyle dobry, że możemy atakować na przykład ptaki z odległości, co na razie nie będę robił, bo nie ma sensu. Zróbmy sobie od razu siekierkę, bo nam się od razu też przyda i będziemy ścinać drewno. Ja sobie muszę przyciszyć słuchawki, czekajcie. Myślę, że tak będzie spoko. Muzyczkę przyciszyłem bardziej, bo jakoś nie lubię zbyt głośnej muzyki w grach, a no chyba, że jest jakaś fajna, ale w tej akurat nie ma potrzeby. Dobra, słuchajcie. Taka mała ciekawostka, informacja, że nie będę w tej serii robił cięć. Chodzi mi po prostu o, wiecie, jakieś przesuwanie, montowanie, nie wiadomo czego. Bo to ma być seryjka typowo na lajcie, bez żadnego tak naprawdę pośpiechu. Robimy sobie wszystko na spokojnie. No chyba, że nas będzie ktoś gonił, to prawda, będzie trzeba wtedy uciekać. Ale póki co po prostu będę sobie grał na spokojnie, zbierał sobie najpotrzebne surowce. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Tutaj chciałem od razu w sumie też pozdrowić Ulę, tak, która mnie namówiła w sumie do nagrywania Don't Starve'a. Mam nadzieję, że będziesz oglądał. Nie no, powiedziała mi, że będzie oglądać wszystkie odcinki, nawet jak będą do dupy. Czyli w sumie miałem rację. Dobra. Musimy zbierać najpotrzebniejsze przedmioty, to jest, wiecie, początki są niezbyt ciekawe, mamy tak naprawdę gówno przy sobie i trzeba jak najszybciej pozbierać najróżniejsze przedmioty. No i co jest najgorsze w sumie, znaczy najgorsze i zarazem najlepsze w tej grze, że można zginąć właśnie w nocy, jeżeli nie będziemy mieć wokół siebie żadnego światła, żadnego źródła światła. Co jest, mówię, największym tak naprawdę utrudnieniem, bo miałem jednego save'a, na którym przeżyłem tam parę dziesiąt dni i z głupoty po prostu zginąłem w nocy.
Po prostu, zapomniałem o jakimkolwiek światełku, nie miałem jakichkolwiek materiałów przy sobie, żeby chociażby sobie głupią pochodnię zrobić. No i tak to się właśnie po prostu skończyło. Trzeba uważać z rąbaniem tego drewna, bo może nam się, że tak powiem, zrespić z takiego drzewa drzewiec, tak zwany. To jest Guardian Tree, Tree Guardian, nie wiem czy to się jakoś tak tłumaczy, ale tak to mniej więcej wygląda. Więc trzeba na to po prostu uważać przy rąbaniu takich drzew. Ja tutaj nie mam żadnego DLC zainstalowanego, bo jest DLC Panowanie Gigantów, przy których jeszcze są, drzewa się respią takie kasztanowce chyba, o ile dobrze pamiętam. Ale z nich również drzewiec może być, więc to jest bardzo ciekawe. Znaczy nie drzewiec, tylko po prostu jakiś taki monstrum dziwny. Dobra, tutaj niestety nie jest ta ruda, gdzie mamy... Nie wiem, po jasną cholerę jest ten nitr, bo do niczego nie widziałem, żeby to było wykorzystywane. Chyba, że do paliwa tylko i wyłącznie. Znaczy, coś jak węgiel po prostu. Ale tak naprawdę chyba do niczego się nie nadaje. No, no i co najważniejsze w tej grze, no tak, trzeba pilnować, żeby nam nie spadł zbyt głód. Tutaj również jest bardzo ciekawa rzecz jak stan psychiczny, tak? Jeżeli po prostu będziemy gdzieś chodzić w jakichś grobach, czy nie wiadomo, jakie rzeczy będziemy robić, czy nas, nie wiem, jakiś potwór będzie gonił, no to nam to zdrowie psychiczne będzie momentalnie spadać. Tam można odzyskiwać je różnymi sposobami, więc tak naprawdę wszystko można odzyskiwać, ale po prostu trzeba uważać. Moim zdaniem najtrudniej po prostu chronić życie, przynajmniej jeżeli na przykład się walczy z potworami, chociaż można je również odzyskiwać. Tak właśnie, robi się wieczór, wtedy nam też zdrowie psychiczne spada, niestety. Siekiera jeszcze, zrobimy sobie to drewno. Drzewo, nie drewno. Bo się po prostu przyda. No i też trzeba pamiętać, że po prostu co jakiś czas będą przychodziły do nas psiaki. Takie psiaki, które nas będą po prostu chciały zaciukać. Takie psy tropiące chyba, o ile dobrze pamiętam. Fajnie by było znaleźć jakieś bawoły, bo widzę tutaj jakieś takie łączki, coś tego, ale żadnych bawołów tu kurna nie ma. Jak ta mapka. Tu mamy ul, do ulu na razie nie potrzebuję iść. Zresztą nie chcę w sumie zadzierać na razie z osami. O, tutaj na przykład mamy takie dziwne coś. Pick up rain thing. To jest, to są jakieś inne magia, te sprawy. O, mamy pick house'a, spoko. Często koło pick house'ów są jakieś fajne, te, jak to się nazywa? O, właśnie, o tym mówię. Okej, to są chyba te złe. Dobrze mówię? Tak, te nas chcą bić, kurde, dobra. Bo zazwyczaj trafiłem na te, że tak powiem, grzeszne, które nam nic nie chciały robić. O, mamy bawoły, zarąbiste rzecz. Przyda nam się na pewno. Co to w ogóle jest? Wow, zostaw mnie, świnia. Świnia, nie bij mnie, ja jestem przyjacielem, tak jakby. Muszę zebrać gówno! Daj mi zebrać gówno, nie! Au, biorę gówno, dziękuję. Okej. No troszkę nas biją, po paręnaście, parędziesiąt nawet tych uderzeń, znaczy punktów życia. Co nie jest dobre. Ale dobre jest to, że mamy tutaj trochę shitu. Czy sorry, to nie jest shit, to jest manure. Maniore. Dobra, ile mamy kwiatków, tak by the way? 3? Myślałem, że więcej zebrałem. Bo z kwiatków można zrobić bardzo fajny wianuszek, który nas ochroni, nasze zdrowie psychiczne po prostu przed, że tak powiem, spadaniem. Musimy sobie zaraz coś wszamać. Zaraz sobie zrobimy jakiegoś fajera. Czy mogę sobie w ogóle zrobić... No nie, potrzebuję więcej tych. No to zrobimy sobie normalny campfire, nie będę się jeszcze bawił w jakieś porządne ogniska. Tu trzeba pamiętać, że koło tych świnek są bawoły. To się przyda na przyszłość, żeby na przykład jakieś farmy robić czy tego typu rzeczy. To potrzebny jest nawóz po prostu. Uuu, tu się chyba kończy mapka. Co nie jest zbyt dobre. Dobra, trzeba campfire'a mieć w pogotowiu. I stawiamy sobie ognisko. Tak jak widzicie, już zapada noc. I po prostu w tym momencie moglibyśmy zginąć, gdybyśmy nie zrobili ogniska. Przy okazji będę się z wami dzielił informacjami, które do tej pory udało mi się zgromadzić, czyli na przykład to, że upieczone żarcie jakiekolwiek dłużej zachowuje świeżość. W ogóle jest takie zielone coś i to po prostu potem spada, a potem już jest takie strasznie niedobre. Nasionko również możemy ugotować i zjeść. Wszystko, co jest po prostu na zielono, możemy jeść. Wydawało mi się, że słyszę pająka.
Nie lubię pająków. Dobra. Niestety do walki nic nie mogę. Aha, potrzebuję liny. A żeby zrobić linę, to i tak potrzebuję Science Machine. Więc musimy na pewno znaleźć złoto. Mam nadzieję, że jak najszybciej znajdziemy złoto. Zamknij ryj! Na przykład, czym tu można jeszcze przepalać? No, powiedzmy sadzonkami, możemy dodawać tutaj, prawda, paliwa do ognia, żeby nam nie zgasło. I ponoć dobrym sposobem na walkę z drzewcem, poza normalnym uderzaniem i uciekaniem od niego, bo jest taka możliwość, można niby posadzić kilka właśnie drzew wokół niego i on przestanie nas wtedy gonić, nie wiem. Tak byśmy mu pokazywali, nie, my jesteśmy przyjaźni naturze, te sprawy, nie atakuj nas. Także nie wiem, jak to jest. Dobra, w którym kierunku będziemy się? Chyba w tamtym, bo tu już się kończy, widzę wysepka. Ognisko sobie zostaje, no cóż, tak to bywa. Można je w sumie zbierać, ale do tego potrzeba młotu. Młota. I nastał drugi dzień, proszę bardzo. Nie wiem, jak to będzie, moja kamerka się zachowa, jak będzie się właśnie zapisywał, bo wtedy się gra troszeczkę przecina, ale mam nadzieję, że nie będzie problemu. Dobra. W sumie... Tak się właśnie posługuje bumerangiem. Rzuca się. Dopiero teraz to wyczaiłem tak naprawdę, bo nie widziałem, jak używać tego cholernego łuku. Bumerangu. Za każdym razem mnie biło to po prostu. A okazało się po prostu, że wystarczy rzucić bumerang i po prostu kliknąć, jak ukaże nam się po prostu ikonka catch, złapać bumerang po prostu i tyle. Dobra. Więc na razie pochodzimy sobie z bumerangiem. Drugi dzień. Musimy jak najszybciej, prawda, zaopatrzyć się również w maszynę naukową, bo bez maszyny naukowej tak naprawdę no nie przeżyjemy zbyt długo. Trzeba sobie powiedzieć to szczerze i otwarcie i w ogóle. No chodź. Jep. Będziemy mieć troszkę mięsa i tego mięsa raczej lepiej nie jeść po prostu tak zwyczajnie, ponieważ spada nam wtedy chyba zdrowie psychiczne i nawet chyba zdrowie. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś jest. Dobra, nie będę na razie więcej zużywał łuku. Przydałoby się znaleźć naprawdę jakieś kamulce, ale z rudą złota, bo to nam bardzo, ale to bardzo pomoże. Bo jak zrobimy sobie... Co ja tu mogę zrobić? Aha, mogę sobie zrobić... No, zróbmy sobie taką standardową zbrojkę. Na pewno nam się przyda. Przynajmniej na początek, bo potem można robić lepsze zbroje. A w ogóle ja mam jeszcze tutaj modyfikację, którą pozwala mi zrobić zbroję ze złota, więc na tym złocie naprawdę mi zależy. Ponieważ nie chciałem zrobić zwykłego, normalnego survivalu z Don't Starve, tak? No to pomyślałem, że jakieś różne przedmioty sobie pododaję modyfikacjami. Nie pamiętam, mówię, jakie modyfikacje teraz mam, więc ciężko mi powiedzieć, ale dosłownie kilka takich naprawdę podstawowych. Nie ma tu jakichś rewelacji tak naprawdę. Mam nadzieję przynajmniej, że one są załączone, bo jeżeli nie, no to w sumie można je w każdym momencie włączyć, ale widzę, że podstawowe inwentory, które na początku miałem, się włączyło, więc chyba jest. Dobra, cały czas widzę, tu są łąki, tu mamy te świniaki. Czyli tak jakby nie patrzeć, wracamy się do tamtego miejsca. Mam nadzieję, że o tyle będę miał takie szczęście. O, dużo bawoł, spoko. Mam nadzieję, że o tyle szczęście mi dopisze po prostu, że znajdziemy rudę ze złotem. Muszę uważać z czasem, kiedy nagrywam po prostu, ponieważ Don't Starve jest na tyle taką gierką po prostu, która... zajmuje bardzo dużo czasu, tak? To jest gra typu survival, tak? Tutaj nie można patrzeć, że tu będzie jakaś nie wiadomo jaka akcja się działa, bo to jest gra, która w głównej mierze polega na naszym przetrwaniu, tak? Więc tu nie ma co patrzeć na... O, tu mam pajączki. W sumie nie wiem, po co aż tędy poszedłem, jak już... Dobra, no chodź, zabijecie, chodź. Okej, jeden pajączek z głowy. W sumie nie powinienem ich pilotem bić, ale niech będzie. Jak widzicie, tak mniej więcej polega walka z większością mobów. Po prostu niektóre moby mają słabszy zasięg ataku. Nie pamiętam, ile mają dokładnie pająki. O, to jest bardzo nam się przyda. Mięso potwora. Czy ja potrzebuję? Nie, nie potrzebuję mięsa potwora. To jest coś, co na pewno mi się przyda, ponieważ dzięki temu mogę się leczyć. Co ja tu mogę takiego zrobić, żeby... Czekajcie, zjemy sobie to, zwolni nam się slot w ekwipunku. Siekierką was zaciukam jeszcze.
Okej, okay, mamy silkę, silk tacze, silki po prostu, pajęczynę. Dzięki niej również możemy różne przedmioty wykonywać. No i w zależności również od przedmiotu, bo to też zapomniałem w sumie wam powiedzieć na samym początku, różnie stakują się przedmioty, tak? Na przykład ścięta trawa, tak? Stakuje nam się w 40 sztukach. Czyli po prostu w jednym slocie może mieć 40 sztuk ściętej trawy. Patyki chyba podobnie. To nie pamiętam, znaczy flint w 20 chyba. Jakoś tak. Indoor. To jest naprawdę wielkie utrapienie, ponieważ jeżeli mamy jakąś farmę czy coś, to to nam lata, tak, i zżera nam wszystkie borówki. I jest to naprawdę, naprawdę denerwujące stworzenie. Tutaj widzę koniec mapy, dobra, czyli gdzieś tu musimy po prostu tak się przemieszczać, zbierać po prostu różne przedmioty. Mam nadzieję, że chociaż w tym odcinku znajdziemy jakieś złoto i zbudujemy chociaż tą maszynę naukową, ponieważ jeżeli nie zbuduję, to będzie lipa po prostu. To jest, że tak powiem, podstawowe rzeczy, które trzeba zrobić. O, mamy dziurę tego robala, tak? Robala, dziura, robala, nieważne. O, tu mamy szkieleta, może jakieś fajne przedmioty będą. Czasami koło szkieletów są fajne przedmioty. Ile tych kwiatków mam? Jeszcze jeden kwiatek i zrobię sobie wianuszek. Więc pozbierajmy jeszcze jakiegoś jednego kwiatka. O, mamy pułapkę na... Okej, zrobimy sobie wianuszek. Mamy tam pułapkę na króliczka. Oczywiście ta... ten wianuszek również się zużywa. Więc to trzeba też... O, możecie zauważyć, że teraz większa strzałka się zrobiła w momencie, kiedy podszedłem do szkieletu, ponieważ... Co to tak hasły? Ponieważ po prostu, tak jak mówiłem wam wcześniej, tak, zdrowie psychiczne nam spada w momencie, kiedy robimy jakieś chore akcje, że tak powiem. Najprościej to można tak nazwać. Nie mam kilofa na razie. Muszę sobie zrobić nowy. Dobra, dropnij na razie tego i wykopiemy sobie... No nie, dropnij to i wykopiemy sobie to. Dobra, trzeba jak najszybciej zrobić sobie campfire. Żebyśmy przeżyli, bo już widzę, że nam się kolejna noc zbliża. A my dalej nie znaleźliśmy złota. God damn it. Dobra, gdzie może być złoto? W ogóle zaraz skoczę tą dziurę, bo nieraz ona nas... Znaczy, ona zawsze nas teleportuje gdzieś dalej na mapie, tak? Po prostu dzięki tym dziurom możemy o wiele szybciej podróżować. Na przykład ja tak sobie zrobiłem na tamtym świecie, gdzie widzieliście, jak 81 dni przetrwałem, to zrobiłem sobie coś takiego, że ta dziura mnie po prostu wysadziła gdzieś w pizdu daleko i gdzieś to w pizdu daleko właśnie zrobiłem sobie drugi, że tak powiem, domek. Dobra, usmażmy sobie nasionka. Usmażmy sobie... No nie jedz tego, tylko smaż to. Ja ci dam żryć, ty kurna. Usmażymy sobie też od razu to mięsko, które nam przetestujemy, bo nawet nie pamiętam. A nie, dobra, upieczone mięsko z królika daje nam zdrowie i daje nam głód, więc to jest... O Boże, co ja robię? Troszkę mało tego życia, ale za to głodu mamy troszkę, więc... Więc ciul, dobra, mamy prawie na maksa. Życia troszkę mniej, ale nie jest źle. I teraz jak to działa? To możemy się normalnie podhealować, ale jest coś takiego, czekajcie, gdzie to jest? Beard trap, nie, kompas, o, backpack musimy sobie zrobić, kurde, ale science machine potrzebuje. Plecak nam by się przydał, bo więcej przedmiotów moglibyśmy pomieścić. O, właśnie, healing slave. Potrzebujemy dwóch popiołów, dobrze mówię? Popiół to jest? Chyba popiół. I jego możemy zdobyć w sumie nawet teraz, w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że... O tak, podpalimy to. I to. I dobra. No, dobra, kilo. Pochodnia nam się przyda na potem. I teraz po prostu, kiedy to się spali... O właśnie. Mamy popiół. Tyle, że problem jest w tym, że nie mam gdzie go... W sumie wiecie co? Możemy wywalić brzytwę. Brzytwa jest do golenia się po prostu. A nie wiem, czy ona mi się w tym momencie... przyda, bo zaraz dopiero się tam pojawia po paru dniach przeżycia, parunastu nawet. Dobra, czyli dobra, czyli skaczymy w tą dziurkę. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi. Ja się napiję. Ok, gdzie jesteśmy? Aha, wywaliło nas gdzieś tutaj, no dobra. Jesteśmy na jakichś moczarach.
Nie wiem, jak to w sumie nazwać. Tu mam jakieś nagrobki. No, są jakieś moczary. O, na takich terenach właśnie powinny znajdować się właśnie skały z rudami złota. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj w pobliżu coś takiego będzie. Tutaj możemy to wykopać. I tutaj w przyszłości może zejdziemy. Chociaż tak naprawdę nie polecam schodzić tam. Tam jest po prostu podziemny świat. Tam są inne jakieś moby, jest dosyć ciekawie. Jest, mamy złoto! Po prostu jest tam dosyć trudno przetrwać, ponieważ cały czas jest ciemno, więc trzeba albo zrobić jakieś czapkę ze światłem, albo jakieś inne pierdoły. Dobra. Czyli kopiemy sobie, będziemy mieć wreszcie złoto. Super. Okej. Okay. Zjedzmy sobie nasionko. I teraz tak, Science Machine jeszcze nie buduję, ponieważ nie chcę się na razie tutaj osiedlać. Nie znalazłem jeszcze takiego jakiegoś miejsca przyzwoitego, że tak powiem. Wow, walnął piorun. Dobrze, że nie we mnie. Nie pamiętam, ile obrażeń piorun zadaje, ale troszkę na pewno zadaje. Dobra, co mamy tutaj? Tutaj. Tutaj może będą kolejne kamulce. Są, ale bez rudy złota. Jedna to troszkę mało. Starczy nam co prawda na maszynę naukową, ale nie jest to wystarczająco dużo. 21 minut odcinka. Myślę, że maksymalnie z pół godziny odcinek będzie mógł trwać. Zresztą ja sobie dzisiaj robię taki mały maraton, można by było powiedzieć. Więc na pewno nie jeden odcinek się pokaże, że tak powiem, w mojej czarnej koszulce. I będę wyglądał identycznie, że tak powiem. Rok szkolny, nie? Dobra, mamy kolejną skałę z rudą złota. Zarąbiście. Zbieraj, panie, zbieraj. Nam się to na pewno przyda. Mamy troszkę kamyczków. Bardzo fajnie. Będziemy mogli sobie zrobić porządne ognisko. Dobra, mamy tutaj troszkę tych kamyczków. One na pewno nam się tutaj przydadzą. I co? Aha! Właśnie. Tak jak to mówiłem w sumie, nie wiem, czy... W zależności od tego, jak zobaczycie odcinek czwarty Minecraft Hardcore. Poruszyłem tam temat rozmów, że tak powiem, z wami podczas odcinka, bo na przykład tak jak teraz sobie robię prawie że nic, no po prostu kopię sobie, prawda, kamyczki. I na przykład czasami nie wiem dokładnie, co powiedzieć, tak? Kamyczek, już nie mogę brać kamyczków, dobra, to zbieramy tylko złoto. I w tym momencie, jak właśnie robię coś takiego, w ogóle jak gram na przykład w Don't Starve, moglibyśmy poruszać jakieś tematy po prostu zwykłych jakichś rozmów. Nie wiem, gadać po prostu o czymś tam. A nie, to są kamyczki, to ja nie mogę tego zbierać. Dobra, panie, jedź borówki, będziesz wielki. Zbieramy dalej złoto. Mam 5 sztuk złota, bardzo fajnie. Nie pamiętam, ile potrzebuję na jakieś zbroje czy coś, ale jak wybuduję maszynę naukową, to zaraz się dowiem. Nie, kamienie nie zbieram, jest ich tu dosyć sporo. Ale widzę, że trafiliśmy na taki fajny teren z kamieniami, więc to jest naprawdę, naprawdę spoko. Zbieramy sobie borówki oczywiście, cały czas trzeba patrzeć na stan psychiczny, na głód, te sprawy. Okay. O nie, no nie, te cholery, nienawidzę ich. Nie, panie, ja nic nie zrobiłem, do widzenia. Nie, goń mnie, nie goń mnie, ja nic nie chcę, no nie zabijaj mnie, ja jestem dobry. Ale są denerwujące ptaszyska, ja pierniczę, jeszcze ma oko, kurde, i ma długie, wielkie nogi, po cholerę to, co to w ogóle jest? Dobra, złoto i dobra, i tutaj jeszcze. Zrobił się wieczór, ale będzie już fajnie, ponieważ już mamy w miarę dużo przedmiotów. 8 sztuk złota. Ile ja potrzebowałem na jakiekolwiek zbroje chociażby? Nie pamiętam. Zaraz to muszę sobie zobaczyć. Dobra, skończył nam się kill off. Przejdźmy się gdzieś w tamtą stronę. I zbudujemy sobie ognicho. W sumie tak, moglibyśmy się tu gdzieś niedaleko osiedlić, ale zaraz. Na razie jest wieczór. Jeszcze mamy czas. O, tu jest kolejne ze złotem. Dobra, tu już jest koniec chyba mapki, tak? Tak. Więc w sumie tutaj moglibyśmy się osiedlić, przynajmniej na razie. Więc zrobimy sobie oczywiście porządne ognisko. Oh yeah. Smażymy sobie od razu jedzonko za pamięci. I robimy sobie Science Machine. Dobra, postawmy sobie może gdzieś tutaj.
No i mamy od cholery nowych, prawda, rzeczy do zrobienia. Struktury nie, ale na pewno chcę zrobić sobie linę. I na pewno chcę zrobić sobie... Gdzie jest plecak? Przepraszam bardzo, bo nie pamiętam. Co za czapka? Aha, ta. Plecak. Okej. Rzuć to, ubierz plecak, dobra. I teraz tak, survival, healing slave, oczywiście przyda nam się to na potem. Basic farm również sobie zrobimy, nie będę miał teraz czym ją w sumie nawozić, tą farmę, ponieważ cztery gówna, że tak powiem, musiałem zużyć na to, ale nie mam i tak, a nie, mam nasionko, dobra, już mam nasionko. Po prostu będzie rosło to nieco wolniej, ale to jest o tyle fajne, że po prostu nam tutaj będzie z czasem rosły różne warzywka. Dobra, możemy zasadzić w sumie przy okazji troszkę drzewek, które również nam się przydadzą na przyszłość. To jest taki naprawdę podstawowy obóz, nie wiem czy będziemy tutaj długo przebywać, ale prawda, przynajmniej przez te pierwszych kilka dni można coś tu porobić. Nie widziałem nigdzie tutaj w pobliżu jakiś dziur po króliczku, jakiś norek, tak więc nie będziemy tutaj... Dobra, masz, zużyję to. Okej, teraz tak. Science machine, science machine, science machine. Fight. Mamy tutaj włócznie. Ham bat. Co za dźwięk? Czy to jest maszyna? Może ja wcześniej nie słyszałem, bo zazwyczaj nie grałem na słuchawkach. Dobra. Lock suite. To może, to musimy potem zrobić. To nie. Football helmet. Fire dart, blow dart, boomerang. A, możemy zrobić boomerang, spoko. Czyli tu silki i tego. Dobra, to się nam akurat przyda na potem, bo to jest fajna dystansowa broń. Torque trap. Ciekawe. O, golden spear. Właśnie, możemy sobie zrobić złotą włócznię, ale do tego potrzebujemy stołu alchemicznego. Nie, silnika alchemicznego. A silnik alchemiczny robi się z czterech desek i dwóch cutstone'u, dobra. Czyli w sumie cutstone'y możemy sobie zrobić. Wait. Gdzie to jest? Tutaj to jest. Okej. Dwa cutstone'y. No i teraz brakuje nam troszkę drewna, ponieważ jedne takie płaskie deski, a potrzebujemy takich czterech, robi się z czterech sztuk drewna. Tak więc, gdzie jest moja siekiera? Siekiera. Okej. Dobra. Słuchajcie, to będzie na tyle w tym odcinku. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli wam się oczywiście odcinek spodobał, strzelcie łapkę w górę. Napiszcie jakiś komentarz, o co moglibyśmy robić w następnych odcinkach, za co miałbym się przede wszystkim jak najszybciej na przykład zabrać. Chociaż ja podstawowych kilka rzeczy do zrobienia na pewno mam, ale później, prawda, nie będę wiedział, to możecie od razu pisać swoje propozycje. Oczywiście możecie pisać również propozycje odnośnie tematów, jakie mógłbym poruszać na odcinkach. Mam nadzieję, że... No zaraz chyba nagram w sumie drugi odcinek, więc w sumie nie będę czytał jeszcze waszych komentarzy, ale już w trzecim odcinku myślę, że spokojnie będę w stanie powiedzieć, co żeście tam pisali w komentarzach. Tak więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że tu mi jakiś drzewiec nie wyskoczy. Zaraz zaczynam nagrywać drugi odcinek. Trzymajcie się i na razie. Winston się z wami żegna w pięknym wianuszku i z siekierą w dłoni. Ja. Papatki.